Cześć, z tej strony Aga. W dniach od 9 do 11 marca w naszej szkole odbędą się rekolekcje. Z tego powodu zadaliśmy kilka pytań naszemu księdzu Rafałowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Jaki będzie plan rekolekcji? Plan rekolekcji rozpoczynają się w środę po 4 godzinie lekcyjnej. Pierwszy dzień przewidujemy drogę krzyżową, może jakaś krótka konferencja, troszeczkę pośpiewamy, jak mówi święty Augustyn, kto śpiewa dwa razy się modli. Drugiego dnia w czwartek, również po 4 godzinie lekcyjnej, zrobimy nabożeństwo pokutne. Jak rekolekcje, to oczywiście musi być spowiedź. Musimy przełamać się do tego, żeby wyznać swoje grzechy, coś zmienić w swoim życiu. Będzie okazja do spowiedzi. Piątek, również po 4 godzinie lekcyjnej, będzie Eucharystia. Wszystkich serdecznie zapraszam. Już montujemy ekipę śpiewającą, grającą. Będzie klimat. Tak jak już mówiłem wcześniej, będzie klimat. Kto poprowadzi rekolekcje i ile będą trwały? Rekolekcje oczywiście poprowadzi Duch Święty, a mam nadzieję, że na pewno, nie mam nadziei, tylko na pewno Duch Święty będzie przemawiał przez osobę księdza Piotra Ochotnego, kapłan, który pochodzi z Ciechocinka, obecnie studiuje w Warszawie. Ile będą trwały? Myślę, że godzinkę z minutami, jak posiedzicie w kościele, nic wam się nie stanie i tak to będzie krócej, niż gdybyście mieli siedzieć w szkole, powiedzmy jakieś 7-8 godzin lekcyjnych. Co dają nam rekolekcje? No rekolekcje na pewno pomagają nam zbliżyć się do Pana Boga, pomagają nam przemienić swoje życie, nawrócić się. Tak naprawdę warto też powiedzieć, czym jest nawrócenie. Nawrócenie z greckiego metanoia to jest zmiana myślenia. Potrzeba w naszym życiu zmiany myślenia z tego mojego osobistego na to Boże myślenie. Jak ksiądz chciałby zachęcić osoby niewierzące bądź niechodzące na religię do przyjścia na rekolekcje? Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, jak niektórzy mówią, niewierzące. Jeśli ktoś tak naprawdę deklaruje się jako niewierzący, to on jest wierzący. Tylko jak ja, jak większość uczniów wierzymy, że Pan Bóg jest, on wierzy, że Boga nie ma. Natomiast wiarę on posiada. To, co mówi święty Augustyn, wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki do poznania Boga. Myślę, że każdy z nas w codziennym życiu potrzebuje wiary. Nawet jeśli może nie wierzysz w Pana Boga, może Pana Boga poszukujesz, to nie można się zamykać. Trzeba być otwartym. Otwartym na poszukiwanie prawdy, na próbowanie poznawania świata, również myślę i Pana Boga. To, co mówi nasz ksiądz biskup senior, jak poszukujesz Pana Boga, to już Go znalazłeś. Nikomu nie każemy na rekolekcjach klęczeć na grochu. Na pewno myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że niektóre osoby, które deklarowały się jako niewierzące, z rekolekcji wychodzili zadowoleni. Pomogło im też to poznać, powiedzmy, pewien inny obraz Kościoła. Może to kiedyś wpłynie na zmianę w ich życiu. Nie możemy się zamykać, musimy być otwarci. Ksiądz Rafał udzielił ciekawej i wyczerpującej odpowiedzi. Mam nadzieję, że tegoroczne rekolekcje będą równie interesujące.